Gosh, seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Zaczynamy kolejny materiał. W dzisiejszym odcinku wybudujemy sobie sprzęt, który pozwoli nam na ulepszanie naszego wyposażenia. Musimy de facto wyprodukować stanowisko modyfikacyjne. Potrzebujemy do tego chip komputerowy, tytan, diament i ołów. Zacznijmy może od chipu komputerowego. Zaczyna nas też suszyć, widzę. O kurde, rozkładające się jedzenie, to trzeba wywalić. A nie możemy tego przesunąć na dół. Chip komputerowy. Chip komputerowy wybudujemy tutaj. Próbka korala stołowego i miedziany przewód. Czy ja jeszcze takie coś mam? Jedna sztuka. Dobra. I miedziany przewód. Miedziany przewód, ruda miedzi. Ruda miedzi. Czy mamy rudę miedzi? Przydałoby się zrobić porządek w tych szafkach. O, będziemy musieli pewnie popływać, nie? Jednak jest. Dobra, ruda miedzi. Miedziany przewód. Chip komputerowy jest. Co jeszcze potrzebujemy? Moment, gdzie to było? Diament. Diament mamy. Na pewno, bo ostatnio żeśmy pływali w podwodnej jaskini. I wybudujemy sobie to stanowisko. Może gdzieś tutaj. Chociaż to jest dosyć małe. Stanowisko modyfikacyjne. Teraz tak, możemy ulepszyć nóż, do tego potrzebujemy baterię. Możemy kupić lit, 4 sztuki litu. Żebym ja miał tylko lit. 4 sztuki, ale obawiam się, że nie bardzo. Raz, dwa. Trzy. I niestety tyle. Lit mamy tylko 3 sztuki. Niedobrze, musimy zanurkować. Na razie. Jeden z rodzajów bezużytecznych szklanych pojemników. A może się to przyda, może nie. No cóż, musimy zapolować na lit w takim razie. Lit znajdziemy w jaskiniach. No to co, musimy płynąć. Zdaje się, że gdzieś tutaj była jaskinia. O właśnie. Poszukajmy w tej jaskini. Wysokość, głębokość 200 metrów, to nie zapominajmy też tego, żeby głębiej nie schodzić. Ok, tyle. Tutaj już napiechte, niestety. Diament. Magnatyt. Dobra, trzeba szukać, niestety.
poważnie też na te węże. Dlaczego ja tu nie mogę płynąć? Złoto nas nie interesuje. O kurczę. Co to jest? Apteczka. Czy ja coś tutaj mogę zeskanować? Niekoniecznie. Jest, mamy lit, ale jeszcze jak już tu jesteśmy, to poszukajmy troszkę tego więcej. Te duże skały możemy oczywiście też pozyskiwać, ale nie przy pomocy tego, co mamy na wyposażeniu w tym momencie. Musimy mieć sprzęt. Chyba trzeba iść powoli w kierunku naszego Simouta, aczkolwiek mamy jeszcze turbinę. 30 sekund. Oj, tam nie było nas chyba. A może byliśmy? Aha, i się widzę, ładuje sam. To też jest fajne. Mamy już kolejne składniki litu. W doku się sam ładuje ten poziom energii. Dobra, jeszcze troszkę poszukamy. Znalazłem tylko jedną sztukę diamentu, niestety. Więc nie za bogato. Złoto nas nie interesuje. Złoto mamy dużo. Przydałaby się bardziej ruda i miedzi. Patrzę się, rozglądam. O kurde, tam musimy popłynąć. O kurde, może lepiej nie. Mamy tego w brud wszystkiego. Dobra, możemy w zasadzie wracać do bazy. Oj, bateria padła. Ale sobie naładujemy zaraz. Dobra, wracamy do bazy. Szkoda naszego tutaj czasu już. A jeszcze tutaj coś widzę. Brak miejsca w ekipunku. O kurde. O. Na ostatnią sekundę. Nie wiem, jak się naprawia nasz sprzęt, szczerze powiedziawszy. Dobra, wyprodukujemy sobie teraz te płetwy i tą butlę lepszą. Kurde, jak mnie chycił ham. Dobra, mamy sprzęt. Czas wyprodukować ulepszoną butlę. Teraz mamy na poziomie 135. Moment, bo nie mamy miejsca jeszcze w ekipunku. Co tak przykisiło? Kurde, jaki skis.
Dobra, tyle powinno wystarczyć. Butlę sobie zaraz ściągniemy. Mamy 135 jednostek tlenu, że tak powiem. Ulepszona butla 135. O matko, nieźle. 225. Butlo wysokopojemnościowe. Jeszcze sobie ulepszymy płetwy, tylko trzeba je najpierw ściągnąć. Guma silikonowa, dwie sztuki i tytan. Guma silikonowa i... Aj kurczę, nie mamy wody znowu. Guma silikonowa chyba dwie sztuki, jak dobrze pamiętam. I tytan jeszcze. Może ja tytanu nie wziąłem. Ale 225 mamy pojemności butle, to jest najfajniejsza sprawa. Opływowa konstrukcja znacznie zwiększa prędkość pływania w porównaniu ze zwykłymi płytwami. Rękawice przeciwpromienne, to mamy zwykły sprzęt. Dobra, zobaczmy jeszcze co tutaj mamy ze schematów. Sztabka plasteli. Plastali, przepraszam bardzo. To nas na razie nie interesuje. Aha, miałem naładować sobie baterię w ładowarce. W zasadzie to moglibyśmy też jeszcze z tego wywalić baterię i też dać do ładowania. Mamy chyba de facto tutaj, w sumie tutaj potrzebuję dwie baterie. Dwie baterie, tu mamy ogniwo energetyczne, a tutaj jest bateria, przepraszam. Dobra, to sobie naładujemy. Co jeszcze możemy tutaj de facto robić? Zaraz zobaczymy. Coś co nam... aha, no właśnie. Zajmiemy się może w dzisiejszym odcinku pozyskaniem aerożelu do produkcji wody. Maszyna filtrująca wodę. Potrzebujemy miedziany przewód i tytan i aerożel. Pokażę wam gdzie ten aerożel możemy zdobyć. Tylko że najpierw musimy się zaopatrzyć w wodę, a tej wody widzę nie mamy, ale mamy utleniacze, które zaraz przerobimy na wodę. Cztery butelki wody. Apteczka jedna się przede, to wyrzucimy. Resztę sprzętu trzeba schować, tylko ja nie mam chyba miejsca nawet w szafkach już. Dobra. Niech tak to będzie. Czyli teraz aerożel musimy zeskanować i de facto jeszcze przydałoby się coś do jedzenia wziąć. Ale nie mam chyba nic. Jedzenie chyba wszystko jest zepsute. No tutaj mamy coś surowego chyba. Dobra, zaraz sobie to usmażymy, zjemy i lecimy. Weźcie 3 plus 3. Dobra. Przy okazji sobie coś tam połowimy. Obraj, weźmy nasz sprzęt oczywiście. Pokażę wam gdzie możemy znaleźć aerożel, znaczy składnik potrzebny do... All systems online.
92% naładowania. A aerogel jest mniej więcej koło statku rozbitego Aurora. Mniej więcej te rejony będziemy w tą stronę płynąć i na dosyć głębokim poziomie, że tak powiem, będziemy w stanie odszukać ten aerożel. Tylko najgorsze jest to, że zaczyna robić się noc. Czekajcie, bo tutaj mamy... Rzeczywiście te płetwy są ekstra. Szybciej się pchła zdecydowanie. Tylko gdzie ta rybka mi uciekła? Kurde. O, tu jest, dobra, mamy ją. Nawet trzy pęcherzykówki. Jesteśmy zaopatrzeni, chociaż jeszcze jedzenia by się trochę przydało. No, co jest? Gdzie ona uciekła? Tutaj. Kurde, skubana. Ciemna jak w tyłku. Jedzenie mamy z automatu, co prawda. Byle jakie, ale jest. Dobra, gdzieś tutaj. Powinniśmy mieć... Czekajcie, tu jest jakiś statek, jakiś wrak. No, przeszukamy najpierw. Poskanujemy co nieco. Tylko widzę, że już mnie coś tam dopadło. Kurde, Bela, ja ci kuźwa dam. Atakować nasz statek. Rewelacja. 69%. Szlak by tu trafił. No to mamy fragment Smouta. Fragment bioreaktora też mamy już skanowany. Sterownik skanującej też mamy. Okej, tutaj można wlecieć. Znaczy wlecieć, wpłynąć. Coś tu było. Do zeskanowania. Tu już wszystko jest, no, chyba nawet tutaj byłem. Tak. Tutaj już byłem. Okej, to nie jest naszym tematem dzisiejszy zbieranie. Gdzie jest nasz Smout? Seamote. Welcome aboard, Captain. 69%. Gdzie jest ten? Dobra, gdzieś tutaj, a konkretnie chyba tu. Będziemy mieć taki las w takie niebieskie kule. Tylko pamiętajcie, my nie możemy zanurzyć się poniżej pewnej odległości. Kurczę, tutaj nie za bardzo. O, jest. Jest aerożel, moi drodzy. Tu sobie może zaparkujemy.
musimy płynąć w pław niestety, ale mamy wysokowydajne płetwy. Tutaj czas poskanować trochę. To mamy, sterownia skanująca nas nie interesuje. Sterownia skanująca, o, drzewo błoniaste, tego nie znamy. To można wypierdzielić. Nie wiem, czy ja to mogę pozyskać w jakiś sposób. Aha, za dużo to jest. O kurde! Fragment reaktora termalnego. A to już znamy. Wiecie co, trzeba tu podpłynąć bliżej w takim razie. Oh shit. Podpłyniemy troszkę bliżej tutaj. I poszukamy we wraku trochę rzeczy. Niech nam tutaj odświetla teren. My tutaj będziemy szukać. Fragment sterowni skanującej, to już znamy. To też. Fragment stacji dokującej też znamy. Dobra, jest skrzyneczka. Moduł głębokościowy Cyklop WZ-1. Dobra, odszukajmy wejście tutaj do tego. To już też znam. O, tego chyba nie znamy. Tego nie znamy, dobra. Brak miejsca w ekwipunku? Dobra, jak się tam dostać do środka teraz? Pytanie. Okej, tutaj. Butla jest wysokopojemnościowa, więc spokojnie można tutaj sobie... A, może mnie to rozpawać. To też przydało się naładować. Co jest? Brak zasilania. Ale jaja. Ja cię sunę. No nie wierzę w to. Ale nie wziąłem baterii ze sobą nawet. Dobra. Niedobrze. Chyba, że wyciągniemy baterię z tego. Silighta właśnie. Zaraz to zrobimy. Nie wiem, czy to można wyciągnąć. Dobra, można. Fajnie, można baterię przełożyć. Chociaż tyle. Chociaż tyle. Baterię. To baterię sobie naładujemy, to nie problem. Tutaj było to ramiono. Gdzie ja to ciąłem? Wyżej. Tutaj. Jeden na dwa.
Aha, tutaj jeszcze coś jest. O, tym razem nic. To już coś miałem. Jedzenie. I w zasadzie tutaj jest tyle chyba. Tak. Jeszcze możemy zbadać ten korytarz tutaj. Aha. Dobra, czyli tu mamy ogarnięte. Dobra, elegancko. Pójdźmy teraz po ten aerożel. Nie chciałbym stracić tego. O, właśnie, tutaj mamy aerożel. Tutaj będziemy szukać. Tylko to przypuszczam, że jest głębiej troszkę. Niech sobie tutaj stoi. Tego się nie da zebrać. Aerożel jest właśnie o tutaj, w tym miejscu. Tak to wygląda. No to zeskanuję może najpierw. Galareciak. Jedzenie i woda. Ciekawe. Schodzimy głębiej. Trzeba tego galareciaka trochę pozbierać. To wypierdzielimy w zasadzie wszystko. Tego nie potrzebuję. Weźmy sobie jeszcze latarkę na wszelki wypadek. A coś tego galareciaka tutaj nie za bardzo widać. O, rubin. Pięknie, rubin wpadł. Kwarc się może przydać, aczkolwiek bardziej bym chciał ten aerożel tutaj zebrać. Tylko strasznie tu, kurczę, głęboko. A ja nie mam niestety tego. Torpedy. Co mnie tutaj zjadło? Co się dzieje? Matko i córko, coś mi zaczęło jeść. Ej, czekajcie, bo to chyba mamy jeszcze rubin. Shit. Jest tutaj aerożel. Dobra. Raczej galareciak, to nie jest aerożel. O kurde, wszystko... Wszystko tutaj mamy zajęte. Rubin oczywiście zostaje bezwzględnie. To możemy wypierdzielić. Trzeba troszkę podpłynąć gdzieś bliżej. Co to było? Dobra. Pójdźmy na dół. Nie się dzieje co chce. Tutaj jest ten las. Trzeba trochę tego żelu pozbierać, jak już tu jestem. Ja pierdzielę. To jest kwarc. To są te rośliny. A tutaj coś jest do skanowania, widzę. No to już mamy. Jest aerożel, dobra. A raczej błoniak. Galareciak konkretnie. O, shit, tylko żeby nie wpaść w sidła tego potwora. Kiepsko z tym aerożelem tutaj. O, shit!
kurde, to jest jakaś jaskinia. Jak ja teraz zginę, to się zabiję. Bo mam kurde cały... Detecting a titanium mass somewhere in this area. Unable to confirm whether it originated on the Aurora. Dobra, to może innym razem popłyniemy. Ja tylko galaryciaka chcę zebrać. Gdzie jest nasz smout? O kurde, 320 metrów stąd. Dobra, tutaj widzę jeden jeszcze. Oh shit. Shit. Spierdzielamy stąd. Ej, nie, jest za duże ryzyko. Dobra, tu jeszcze mamy jeden. On chyba reaguje na... Może nie reaguje na światło? ...220 metrów. Może jeszcze coś po drodze znajdziemy, na przykład rubin. Brak miejsca w ekwipunku. Mamy troszkę tych substancji galaretowatej. A to co to jest? A jajo stworzenia. Dobra, wracajmy, bo nam się tlen kończy. No to jeszcze 200 metrów do końca zostało. No to tej jaskini kiedy indziej wpłyniemy w momencie, kiedy ulepszymy nasz sprzęt. Wracajmy do bazy. Stworzymy sobie teraz ten filtr do uzdatniania wody. W sumie to jest najważniejsze. W tym momencie. Dobra, to jest pytanie. Dobra, gdzie jest... Gdzie jest statek? Gdzie jest nasza stacja dokująca? Dobra, dron. Okej, płyniemy do naszej bazy. Tam jeszcze wrócimy do tych jaskiń. Wcześniej czy później na pewno. Tutaj trzeba uważać, żeby nie wpłynąć na tego potwora. Jak oglądaliście... Kurde! Dwa lub trzy odcinki temu. Rozwalił nam, roztrzaskał całego smouta. Ale de facto tutaj też jest wyspa, więc w następnym odcinku udamy się na wyspę. Tylko pytanie, co z tego, że ja mam... co z tego, że ja mam tą galaretowatą postać, jak ja z tego chyba nie wiem, czy będę mógł wykonać aerożel. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Nie wiem, czy ja mam jakieś schematy, jakieś żele nowe. Dobra, trzeba wyprodukować kolejną szafkę, tak czy inaczej. Narzędzie naprawcze, konstruktor baz. Szafka wolnostojąca. Tutaj sięgniemy sobie rubin. I trochę tych żeli tutaj schowamy. Jedzenie, apteczka też. Wodę to wypijemy. A nie wyrzuciłem znowu tych ryb. Czekajcie. Wyrzucę te ryby. W sumie spieprzyłem sprawę, bo miałem zajęty ekwipunek przez to. Baterie zawsze warto mieć przy sobie. Co my tu możemy produkować? Lampa na stojaku.
Jest aerożel i rubin. Pięknie. Elegancko. Aerożel mamy, czyli sobie produkujemy dwie sztuki nawet, albo trzy. Dobrze, że zebrałem ten rubin. Dwie sztuki aerożelu. Trzy. Przepraszam. I jeszcze sobie wodę wyprodukujemy. A nie, spęcherzykówki, źle. A, może być. Dobra. Trzy sztuki aerożelu. Zobaczmy, co potrzebujemy jeszcze do produkcji naszego filtra wody. 3 razy tytan i miedziany przewód. Miedziany przewód. Ale czy ja mam taki miedziany przewód? Ruda miedzi. Dobra, tutaj sobie postawimy konstruktor baz, przepraszam. Spore to jest, ale dobra. Maszyna filtrująca wodę. Wytrzymałość kadłuba minus 1. Maszyna filtrująca wodę. A co ja tutaj wrzucam? Kurde. A co tutaj potrzebujemy, żeby to produkować? Ha. Moduł głębokościowy cyklopa, to jest, to mamy. Gdzie to jest? Przetwarza wodę morską, wodę pitną oraz sól. Ok, będziemy musieli tutaj obczaić, jak to, co tutaj musimy umieszczać. Aha, postęp filtracji 7%, sól 15%. Aha, dobra, tutaj zbieramy po prostu wodę i ten. Ok, co jeszcze możemy ulepszyć? Nóż żarowy. Żar ostrza piecze i sterylizuje niewielkie organizmy dla natychmiastowej konsumpcji. Okej. Może być. Może być. No to nam się przetwarza. Dobra. Elegancko. Moi drodzy, będziemy kończyć ten materiał. Baterie się ładują. Apteczkę mamy. Wszystko ładniutko i sprawnie. Ok, moi drodzy, ja się z wami żegnam. Coś tam odkryliśmy, jak produkować aerożel. Wyprodukowaliśmy sobie też filtr do wody. Także uważam, że odcinek za udany. Dzięki za wspólną grę. Trzymajcie się, na razie.